To z mamy podcast. Hej mama! Jest mi bardzo miło opublikować nowy, po długiej przerwie odcinek na nowym sprzęcie, który zakupiłam trochę ze swoich oszczędności, a trochę dzięki wsparciu patronów na Patronite. I tutaj chcę zaznaczyć, że byli to głównie moi przyjaciele. I z jednej strony można sobie pomyśleć, hmm, czy to fajnie, bo to znaczy, że nie wiem, że może inne osoby, które mnie słuchają, jakoś nie czują tej potrzeby wsparcia czy coś, ale ja w tym raczej widzę taką, no wiecie, takie wsparcie przyjaciół, kurczę, że oni we mnie wierzą, że mi kibicują. Jest mi tak cholernie miło i chciałam podziękować Ani, Basi. Adamowi jednemu, Adamowi drugiemu i Krystianowi za to, że mnie wsparli. Jest mi niezmiernie miło. Dziękuję i mam nadzieję, że usłyszycie, że to wsparcie było tego warte, że jakość tych nagrań będzie teraz lepsza. A dziś zapraszam Was do wysłuchania odcinka z Martą Sikorską, która tworzy Fundację Pasikonie i organizuje Rodzinne kampy, na które jeździmy co roku i które bardzo serdecznie Wam polecam. Miłego słuchania. Cześć Marta. Cześć Natalia. Bardzo mi miło, że mamy szansę porozmawiać dzisiaj o kampie, bo to jest takie wydarzenie w naszym kalendarzu rodzinnym, o którym, jakby już na początku roku myślimy, że ono musi się tam pojawić, że jak tylko pojawia się informacja, że kamp będzie, no to już polujemy, żeby na pewno spać w beltencie, bo to jest takie wyjątkowe dla mnie miejsce do spania, zaraz wam powiem czemu. No i mówię o tym ludziom i gdzieś tam wrzucam in na Instagramie relacje z kampów mhm. i mnie pytają, co to jest, ja mówię, jak ja czuję. a ja sobie pomyślałam: Kurczę, nagram z Martą podcast o kampach, żeby w ogóle opowiedzieć o co chodzi w kampach generalnie. Nie, bo wasz kamp nie jest jedyny, ale żeby też opowiedzieć o tym, jaki jest wasz kamp. Mm -hmm. No i zachęcić wszystkie rodziny, które nas słuchają, do tego, żeby wzięły udział, żebyśmy się mogli na którymś z kampów spotkać. Zwłaszcza, że na tegoroczne kampy jest jeszcze kilka wolnych miejsc, tak, ostatnich, więc tak. jest taka szansa, że jeżeli słuchacie teraz tego podcastu mm, gdzieś na po to już jest drugi kwartał roku, to jak zajrzycie na stronę, jaką stronę? www.pasikonie.pl yy, slash camp2022 camp No to może jeszcze znajdziecie miejsca. Także hmm? lećcie. A, albo posłuchajcie rozmowy do końca. Tylko to wtedy jest ryzyko, że już nie będzie. <gry> <gry> może w ciągu godziny coś się jeszcze ostanie. <gry> Marta, byś kilka słów powiedziała jeszcze o sobie, zanim zaczniemy o campach. Nazywam się Marta Sikorska i zajmuję się w życiu um, myślę, że wspieraniem ludzi w tym, żeby lepiej poznawali siebie, swoje możliwości, definiowali swoje marzenia i zbierali zasoby na to, żeby je spełniać i robię to w różny sposób. Prowadzę warsztaty z udziałem koni. To jest taki specjalny moje zajęcie ukochane po polsku, trudno je nazwać, po angielsku się nazywa Equine Assisted Learning. Jestem mediatorką też yy, w nurcie porozumienia bez przemocy i policzyłam ostatnio, że ponad 20 lat w ogóle pomagam ludziom z komunikacją. Bo moim takim pierwszym, pierwszym zawodem jeszcze na studiach to było pomaganie ludziom, żeby gadali po angielsku. No i od tego trochę się wszystko zaczęło, nie? I to ewoluowało w różne, różne sposoby. A potem, yy, potem pojawiły się dzieci i razem z dziećmi Pojawiły się różne takie e, nowe przestrzenie dla mnie w świecie, i camp jest jedną z tych przestrzeni, która powstała dlatego, że ja bardzo chciałam fajnego czasu w lato dla mojego syna, który miał wtedy 4 lata. I chciałam takiego czasu też dla siebie, gdzie będą inni dorośli i inne dzieci, i jakoś nie będziemy w napince, tylko w odpoczynku i w wspólnocie. No mm. i oto jesteśmy tutaj. Osiem lat później. 8 lat później, czyli to już 8 edycja. Ósma albo siódma. No, jakoś tak. Myślę, że temat koni i w ogóle tego wszystkiego, co robisz, to jest pewnie materiał na oddzielny odcinek. No mam nadzieję, że kiedyś nagramy o tak. tym. No. A dzisiaj o kampach i fajnie, że powiedziałeś, że szukaś miejsca. Dla swojego dziecka i tak powstały kampy, bo ja myślę, że tak powstaje też na przykład wiele żłobków, przedszkoli i różnych innych inicjatyw, mm -hmm. że rodzice szukają czegoś dla swojego dziecka i w ten sposób otwierają swoją firmę nową, swój biznes. Mm. No, bo kampy też nie są za darmo, więc to też jest dla was jakieś źródło, Uf. wiem. Tak, może nie jest ze Wiesz, co? Ale to jest fajnie, to ja mogę od temat powiedzieć coś, bo to jest, jest takie, trochę tak, że jak robisz wsparciowe rzeczy dla ludzi, to trochę jest takie przekonanie, że te wsparciowe rzeczy powinny być jak najbardziej dostępne. No i oczywiście tak, tak, tak jest idealnie, ale jednocześnie wspierając innych ludzi, yy, trzeba się nauczyć, w międzyczasie wspierać siebie. Bo ja przez wiele lat robiłam te kampy y, takim marginesem, jakby zysku, że udawało się je zrobić, udawało mi się na nich być, u, ale kończył się kamp i wiesz, no jakby musiałam szukać kolejnego zajęcia, które jakoś y, od września będzie mój budżet wypełniało środkami do życia, no nie? Więc y, to był też to jest taki proces, no nie? Że jak robisz coś dla kogoś, no to fajnie nauczyć się uwzględniać w tym siebie. Mhm. To jest fajna perspektywa, dzięki za nią. Myślę też o tym, że camp, jakby jakikolwiek, to jest też organizacja, marketing, no, e, tak? O, dużo bardzo organizacji. dużo organizacji. dużo organizacji. Poza tym, camp um, to jest też taka wartość merytoryczna, w sensie, że zaraz opowiesz pewnie dokładnie, jak wyglądają kampy, ale jest tam, um, no, taki element, edukacyjny, nie wiem jak to teraz no, nazwać dobrze, tak? No są warsztaty na kampie, między innymi, ale to chyba nie wiem, zaczynam od tego, bo tutaj jest nie jakiś... są warsztaty, jest jedzenie, mm, dużo się dzieje i generalnie za to się płaci. <noise> Jakby, tak, wiesz, tak. no już powiedzmy to, tak, to nie są za darmo rzeczy. To jest tak, jak są kolonie albo inne wakacje i wyjazdy. Za nie się też płaci, jest nocleg, są warsztaty, jest jedzenie i są osoby, które za tym stoją, pracują i powinny dostać wynagrodzenie. I Jest jeszcze to dla mnie takie duża rzecz, którą zrozumiałam w ogóle w tym roku mhm. przez dyskusję z naszymi gospodarzami, że my na czas kampu. Mamy ogromne miejsce na wyłączność, ogromne miejsce, ponad 3 hektarowy teren z plażą, wodą, yy, które na co dzień, te miejsce jest otwarte dla wielu ludzi, to jest blisko Warszawy, więc to, to jest naprawdę takim, stało się popularnym takim miejscem wypoczynku w lato, a my na 4 tygodnie zamykamy to miejsce po prostu tylko, tylko dla uczestników kampu. I myślę sobie, że to jest taka jakość, którą łatwo przeoczyć, ale jak sobie wyobrazisz na przykład, że na tej plaży miałoby być po prostu codziennie, by spotykała innych ludzi mm -hmm. i rano nie jest puściutko, tylko jest, wiesz, ktoś tam po prostu sobie odpoczywa nad tym jeziorkiem razem z Tobą. I nie mogłabym tam zostawić moich rzeczy na noc, o nie. <gry> Nie? Że dużo taki, że to jest taki element, ta wyłączność i jak w jakiś taki sposób taka enklawa, która się tworzy, to dla mnie jest taka jakość, którą trudno nawet w pieniądzach jakoś, mhm. wiesz. Tak, mój partner pojechał w to miejsce na wycieczkę rowerową i też to potwierdził, że no tak, to jest to samo miejsce, ale już inne wtedy. Mhm. Nie, że jednak jak to jest totalnie nasze i ta wyłączność, to jest coś innego. Tak w ogóle w kontekście puszczania na przykład naszych dzieciaków wolno, tak, nie? Że sobie tak. biegają od namiotu do domku, e, kogo spotykamy na stołówce i tutaj właśnie ten aspekt, o którym powiedziałaś, że szukałaś czegoś dla swojego dziecka, gdzie nie będzie napinki i, i tutaj bym chciała przycupnąć na chwilę, o co no. chodzi z tą napinką i co, i co to za miejsce, bo ja to tak czuję, jak ja szukałam takiego miejsca na spędzanie czasu rodzinnie, i też dla mojego uwzględniając, jakby też mojego faceta, który nie lubi z dziećmi chodzić na plac zabaw, bo tam są też inni rodzice i inne dzieci, i tam się tworzą jakieś wymiany i komunikacje mm -hmm, mm -hmm. między dziećmi, i też jeszcze między rodzicami. I on w ogóle nie wie, jak on ma wtedy reagować, zachować się, totalnie się nie potrafi w tym odnaleźć, nie chce brać udziału w żadnych w ogóle konfliktach. Okay. <laughs> nie chce się, wiesz, jakby mierzyć z wyzwaniami. E, Takiej innych. łatwości trochę, szuka. No, o, no. Albo właśnie, idąc za tym, czego szuka, to totalnej łatwości. To kamp jest na to odpowiedzią dla nas, że mhm. jest to takie miejsce, w którym ludzie szukają podobnych rzeczy, mają podobne wartości, komunikują się w podobny sposób. I faktycznie znika jakiś rodzaj napięki. Przynajmniej ja to tak odbieram, ja tego szukałam i ja to tam znalazłam, mm. jak to było u ciebie. Wiesz co, jak moje dziecko było małe i wyjechałam kilka razy z nim gdzieś, wiesz, nad morze, czy no, na wakacje, czy nawet właśnie dziś szłam z nim po prostu do ludzi i. To, o czym mówisz, że jakieś uwagi, to, że, wszyscy, że wszystkie dzieci są nasze, więc można dyskutować na ich temat, nawet jeśli nie są to twoje dzieci. Yy, taki jakiś różny, taka napinka, która czy, związana z takim smoltokiem piaskownicowym, właściwie że, właściwie nie zawsze mam ochotę rozmawiać, mm -hmm. a i nie, nie zawsze mam otwartość na nowe kontakty. I, i a poza tym, jak jestem z moim dzieckiem, to lubię się bawić z moim dzieckiem na przykład. Wiesz, dużo takich rzeczy, które nie ułatwiały tego jakoś bycia w tej w zabawie na przykład. Nie w takim czymś, co jakoś samo się niesie i przysparza mi radość. I pamiętam, i były takie wakacje, że ja dlatego, koszka często robiłam coś takiego, ja mieszkam na wsi, mam dom i ogród duży, i myślałam sobie: okej, okay, to może będę robiła takie coś, że będę mówiła ludziom: Hej, przyjedźcie, pobawimy się z dziećmi, bo będziemy sobie coś razem ugotujemy, to wtedy jakoś łatwiej ten dzień spędzić ciepły, na przykład, niż jak wy będziecie u się w Warszawie na blokach siedzieć, nie wiem, w piaskownicach. Mhm. I najpierw były takie wagary w pasie koniach, to się nazywało, i po prostu rzucałam termin, i przyjeżdżały jakby dziewczyny, chłopaki z dziećmi. I spędzaliśmy tak, wiesz, dzień. I w pewien taki, taki ciepły dzień siedziałam z Agą nad takim bajorkiem w Puszczy Kampinoskiej. I ona mówi, a może weź, choć zrobimy takie coś, żeby to trwało trochę dłużej. No nie, nie tak, że na jeden dzień, tylko na, na parę dni. I to, co miałyśmy na myśli, gadając o tym, to właśnie to, że my sobie leżałyśmy gdzieś w ogóle w jakichś krzaczkach. Jadłyśmy kanapki, było z nami ze troje dzieci, które były totalnie zajęte sobą, chociaż miały po kilka lat raptem. I ja wtedy poczułam, że to, jak jest nas więcej, zarówno więcej dorosłych, jak i więcej dzieci, to te ludzkie stado robić się takim samograjem trochę mm. bardziej. Że to nie jest tak, że trzeba chodzić krok, krok, że cały czas mamo popatrz, a mamo zobacz. Że jakoś rozprasza się ta uwaga na więcej oczu. Że się rozprasza też taki, ten kontakt, który jak się jest z dziećmi w domu, jeśli nas ktoś słucha, kto jest z dziećmi w domu, przynajmniej nawet jakąś część swojego dnia, to wie, że jeśli jest ten jeden opiekun i jakoś kilkoro dzieci do niego przypisanych, no to cały ciężar trzymania tej relacji i kontaktów jest na tej jednej dorosłej osobie. I odkryłam, że kiedy tych osób, osób dorosłych jest więcej i one nie są w, w, ze sobą w jakimś e, w jakiejś rywalizacji czy w jakimś takim e, niejasności, tylko właśnie mają jasność, że chcą razem spędzać czas, to się robi bardzo łatwo. Mhm. Mm Aż ja początek. Tak, to jest, to jest taka ulga. I ja bardzo jakoś za tym tęskniłam w moim rodzicielstwie. To jest trochę o wiosce takiej, nie? No, ale o takiej wiosce w sensie o takiej potrzebie bardzo gatunkowej dla mnie homo sapiens, że jak nas, że jak nas jest jakoś yy, więcej. Z dobrowolności jest, jest nas więcej, bo trochę to, to nie chodzi o na przykład, nie wiem, myślę sobie, że grupę ludzi też można za, z, z, zebrać w zakładzie penitencjarnym albo gdzieś tam indziej, wiesz. I jakoś tam się to, jakoś to nie jest, nie wiąże się z ulgą, ale jeśli dobrowolnie właśnie się ludzie jakoś zgromadzą, no że w tym jest duży potencjał po prostu do różnych rzeczy, nie? Na przykład do tego, żeby yy, Odpocząć i jakoś się wzmocnić. I powiem Ci jeszcze, że, na, że pierwsze kampy one były bardzo, jakby w różnych miejscach mniejszych niż to, to, to gdzie teraz jesteśmy. I pamiętam pierwszy raz takie doświadczenie, że, e, lu, że dziewczyny tam były, były dwie dziewczyny, które pomagały w przygotowaniu posiłków e, i ludzie sami przychodzili do nich, żeby obierać ziemniaki wspólnie. Bo mieli takie poczucie, wiesz, takiego flow wspólnotowego, że, yy, wiesz, po południu yy, siedzieliśmy na hamakach, na jakichś krzesełkach i wybieraliśmy ziemniaki wszyscy na przykład, albo, albo robiliśmy takie rzeczy, które nie były w ogóle wpisane. Wiesz, ja sobie nie wyobrażam, że to będzie w programie tego mhm. wydarzenia. No, sorry, przyjedźcie na wakacje poobierać ziemniaki, to nie jest marketingowy, jakby slogan, który. Jest... za to kilka tysięcy złotych. <laughs> ale, więc, tak, ale tak było wtedy, w tamtym momencie, nie to kilka lat temu, że, yy, że, że takie rzeczy się wydarzały. Teraz jakby mamy o wiele bardziej to komfortowo wszystko ogarnięte i, i nie trzeba obierać ziemniaków. Ale na przykład z, wiesz, ale ze, z, z tego, żeby każdy miał swoje naczynka, nie chcemy zrezygnować. Chociaż mm. były propozycje, że możemy jakieś biodegradowalne naczynia wymyślić, które będziemy wyrzucać po każdym posiłku. I tak dalej. I były rozmowy na ten temat prowadzone z gospodarzami bazy Baranówki. A, a ja jakoś mam poczucie, że to, że każdy ma ten swój koszyczek z tymi, wiesz, z tymi tam rzeczami do jedzenia i spotykamy się przy, kranie, przy kranach, mm -hmm. gdzie się zmywa i gadamy. I robimy takie czynności trochę, które nie wymagają jakiegoś zmurzenia się wielkiego. Że pozwalam się spotkać tak na takim to bez statusu żadnego, nie? Znowu tak przy garach. Przy garach, nie? Mm. Przy czymś takim zwykłym. I ma to dalej ten, ten klimat i taką atmosferę obozu takiego, nie? No. Pod namiotem. No. Że się idzie z tymi naczyniami, no. Lubię, lubię to. Ja też. Ja mam, mam swój koszyk kampowy z, z, i zestaw, sztućcy i kubeczków i talerzyków, taki tylko na kamp, no nie? I to jest. W, w obraże, znaczy, przypominam sobie w ogóle taką sytuację, jak na jednym z kampów była taka bardzo miła, elegancka para z takim przepięknym koszykiem, z naczyniami i nasze nie, dzieciaki. Tym otwieranym tak. takim lubiłem, to jest, no. kradł z niego jakiś sos, który był w ogóle przywieziony gdzieś z innych zakątków świata, czy zas, no. to było ciekawe. Ale właśnie to są takie ciekawe sytuacje w ciekawym środowisku i takiej społeczności ludzi, które chyba się rozwiązują inaczej niż gdyby to nie był nasz kamp. No, ja, dla mnie kamp jest takim źródłem wielu, wielu zaskoczeń, bardzo wielu. I chyba tak naprawdę na palcach innej ręki mogłabym policzyć takie sytuacje. Które, których nie udało mi się jakoś rozwiązać w taki sposób, który byłby, wiesz, który, z gniewem zadowalający. No, że w sensie zdarzyło się na przestrzeni tych siedmiu lat, myślę, że cztery takie osoby, dla których, dla których to nie było to miejsce, które jakoś wybrały to, wybrały ten, to, ale potem się okazało, że nie do końca ten wybór odpowiadał mhm. ich potrzebom, no nie? Więc jak myślę sobie, że tych osób wszystkich na przestrzeni tych lat było pewnie Koło więcej niż 400. No to to szacunek. To, to, to kilka, nie, to, to jakoś pokazuje, że gdzieś ten rodzaj spędzenia czasu odpowiada e, wielu potrzebom dużej grupy osób. Mhm. E, I właśnie, co jest ciekawe, bo powiedziałaś o tym pięknym koszyku że niekoniecznie osób, które mają dzieci nawet, tak. jak się okazało. Tak, pozdrawiamy, jeśli nas słuchają. Tak, serdecznie. Ja w ogóle jak zobaczyłam właśnie na kampie rodzinnym parę bez dzieci, najpierw byłam w szoku. Zastanawiałam się, czy oni tu zostaną. A więc sobie pomyślałam... Jest... Oni też się zastanawiali tak. po wieczorze chyba. A potem sobie pomyślałam, że ja bym chciała mieć takie przygotowanie, że jeśli planowałabym w przyszłości, że będę miała powiększoną rodzinę to w ogóle zazdro, że można już, nie? Na takim etapie pojechać sobie na taki kamp i... Kurs przeddzieciowy. Słuchać o rodzicielstwie bliskości, o komunikacji bez przemocy i w ogóle wejść w ten klimat jeszcze zanim... To, przecież większość z nas odkrywa w ogóle rodzicielstwo bliskości, tak. wiesz, czyta Stein i tak dalej gdzieś tam w pierwszym roku życia swojego dziecka, bo zdarza się z jakąś no z, Jak już się połakujesz, jakimiś... to nie tak. jest tak, że, że urodzisz, trzy e, miesiące miną i potem jakoś. No, albo że na przykład nie chcesz w taki sposób, jak Twoi rodzice, albo dziadkowie, no. albo ktoś tam jest, chcesz coś inaczej, czyli jak i zaczynasz szukać i odkrywasz, i o, camp, mm, mogłam tu być pięć lat temu. <głosy> 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 Także jak nie macie dzieci, a chcielibyście w jakiś sposób wejść w taki klimat, już to też zapraszamy. A faktycznie osoby, o których mówimy, pierz, pierw, na pierwszym kręgu się zastanawiały, czy zostaną, a na mówił, że na pewno wrócą, więc tak. mam nadzieję, że do zobaczenia. <laughs> A teraz trochę już może o tym, czym jest ten kamp, jak on wygląda, jak wygląda dzień na kampie, czego się po takim kampie spodziewać, bo jak mówimy, że są, są jednak cztery może osoby, czy tam rodziny, które stwierdziły, że to nie dla nich, no to po czym poznać, że to jest dla mnie? Mhm. To dla mnie takim pierwszą rzeczą. To jest to, że mam to, że można, takie przekonanie, że można odpoczywać yy, nie tylko nic nie robiąc, ale można odpoczywać robiąc różne rzeczy, to pomaga na pewno. Jeżeli masz takie przekonanie, że to, co cię daje ci relaks, to, co cię jakoś wzmacnia, regeneruje, to jest yy, robienie małych rzeczy różnych rzeczy. Yy, niekoniecznie leżenie w miejscu na przykład podczas gdy ktoś inny ogarnia ci dzieci i wszystko inne no to, to, to znajdziesz na kampie to, bo jest yy, po pierwsze jest taka szansa, że ktoś się zajmie twoim dzieckiem przez kawałek czasu w ciągu dnia yy, mówię, że jest taka szansa, ponieważ yy, ta część, w której yy, dorośli idą na warsztaty warsztaty Właśnie, to jakoś tak, to powiem później o warsztatach. To w tym czasie, kiedy rodzice mają warsztaty, to dla dzieci jest um, taka oferta czasu z innymi dorosłymi i ci dorośli nie są opiekunkami, a nie opiekunami. Jakoś my, jak gadamy o tym między sobą, to mówimy, że to są towarzysze, to są ludzie, którzy lubią dzieci i lubią z nimi spędzać czas. Oni są w różnym wieku, są to osoby takiej wieku ich rodziców, ale też w tej ekipie są młodzi ludzie, nastolatkowie, którzy lubią dzieci i przyjeżdżają tam, i dzieci, żeby... lubią, ich. I dzieci I lubią ich też, no, szczególnie chłopaków takich mm. yy, większych od siebie. Yy, I to ta opieka dla dzieci, to towarzyszenie dzieciom też jest na zasadzie dobrowolności, więc wymaga pewnego rodzaju adaptacji ze strony dzieci, szczególnie tych młodszych, szczególnie tych, które pierwszy raz są takim na kampie, to jest nowe miejsce, śpi się w innym jakimś takim domku niż te, jakby dzieje się inne jedzenie, są inni dorośli, inne dzieci, w ogóle wszystko jest inne, więc to trochę nie, jakby nie zadziała tak, że się przyjdzie z dzieckiem, zostawi je tam pod opieką, wyjdzie i przez trzy godziny się będzie uczestniczyć w warsztatach. I na tym tle ja na częściej mam jakieś mm -hmm. takie sytuacje, że jest komuś trudno, bo jednak no takie wyobrażenie, szczególnie myślę, że jak na co dzień na przykład jest, masz taki rytm dnia, że zostawiasz dziecko w przedszkolu i to jest już jakiś wasz rytuał i po prostu to idzie jak po maśle, bo to tutaj może tak nie być, no nie, bo jednak różnica jest taka, w ogóle to też się objawia w tym, jak kiedyś pamiętam pomagała nam na kampie dziewczyna, która pracowała w przedszkolu i ona powiedziała mój po dwóch dniach, że ona nie chce tego robić, bo to jest zupełnie inaczej niż w przedszkolu bo dzieci wiedzą, gdzie są ich rodzice i w ogóle mają w nosie to, że ktoś mówi, a teraz będziemy kolorować coś tam, robić innego, bo one no, mówią, nie, moja mama jest w tym namiocie, ja idę, idę jej powiedzieć o czymś tam, no nie? I taka pewność dzieci, że do tych rodziców można dotrzeć, dla nas jest jakby takim dużym... Dla mnie to jest super, że dzieci czują bezpiecznie, że jest takie środowisko, które trochę inaczej działa niż, wiadomo, w mieście, w przedszkolu, dziecko nie powie, idę do mojej mamy powiedzieć jej, co tam umie, bo generalnie jest to poza jego zasięgiem. A tutaj ma takie sprawstwo i takie, Poczucie wpływu i bezpieczeństwa, że mówi, moja mama jest tam i ja teraz potrzebuję jej coś powiedzieć, nie? I idę do niej po prostu. Wiem jak ją znaleźć, wiem jak to zrobić. Czasem nawet nie mówię, a idę. <grym> I to, więc ten proces jest troszeczkę inny, ale nie jest taki łatwy zawsze, ale jak sobie można się do niego przygotować, o nim pomyśleć, zobaczyć, ja widzę ile te dzieci, które przyjeżdżają kolejny raz na kamp. Jakie one są w ogóle mocne w barkach, takie iluźniutkie w ramionkach jednocześnie, jak one mają otwartość na to, żeby się komunikować, zadawać pytania, jakby dbać o siebie, tak naprawdę. Tak jak, na, tak jak myślę, że na co dzień nie zawsze mają po prostu do tego okazję, nie? Ja mam doświadczenie z pierwszego kampu takie, że mój syn nie chciał zostawać. Z towarzyszami. No. Zastanawiałam się, co powiedzieć. <grym> z kompowym przedszkolu. Tak. No. <grym> I często do nas przychodził i zaczęliśmy chodzić na warsztaty na zakładkę, albo się dzielić po półtorej godziny, mhm. albo że jednego dnia ja, jednego, drugiego dnia Krystian. I ja czułam, że mi jest smutno, bo ja chcę, jak najwięcej tych warsztatów, bo one są takie fajne. A z drugiej strony to była też fajna lekcja dla mnie jakiejś akceptacji, przyjmowania. Jakby wszystko tam było takim procesem, nie? Jakkolwiek brzmi teraz, jak wiecie, jakbym była w jakiejś sekcie <laughs> i boże, wszystko z procesem, to wszystko z po coś. To ja tak czułam serio, że mi to coś pokazuje, że to coś mi mówi, że ja bym chciała więcej tej wioski, tego bycia, tego uczenia się, tego przyjmowania, nie? Tego transferu wiedzy, wymiany doświadczeń, <laughs> wszystkie. Co się zadziewa na warsztatach, o czym zaraz powiemy. I jednocześnie, że to może być dla mnie też fajny czas na kampie, nie w bazie takiej namioty i w ogóle, żeby spędzić z moim dzieckiem, albo żeby próbować z tej adaptacji z nim tam, żeby się mhm. bawić razem. A na drugim kampie ja w ogóle nie miałam dzieci. <głosy> <głosy> bo pierwsze akurat miało czy pierwsze już sobie tam szło, bo już w ogóle było właśnie luźne, jak powiedziałaś, mhm. I, i czuł to sprawstwo, że on w każdej chwili może przyjść i on to sprawdzał, czy on faktycznie może, no może. No. Jest tam ta mama i tata, no są tam. Okej, okay, no to wracam się bawić. Nie? Już miał w ogóle zupełnie inne podejście. A młodszy miał akurat czas drzemki w czasie warsztatów. O, jak idealnie. Jak się budził na pierś i odstawiałam go do brata i brat go przejmował w zabawie mhm. y no i ja miałam warsztaty przez cały czas, dzień w dzień z moim Krystianem, więc czerpaliśmy razem. Także ja po prostu furwałam mhm. mm, i wierzę, że to może być jakaś trudność w tym myśleniu, że tak, w końcu ktoś weźmie moje dzieci, a potem się okaże, że to nie zawsze tak do końca działa. A jestem jednak za tym, żeby dalej próbować, bo po pierwsze jest taka otwartość, że dzieci mogą być blisko, tak żeby nie, nie przeszkadzały jakoś tej wymianie, która się tam. No nie grały warsztat, na instrumentach na, na przykład, przykład na tak. No, więc to po pierwsze, a po drugie, że kurczę, jednak ten, ten fluw, w którymś momencie może wejść, no albo jednak na zakładkę, no opcji jest wiele, nie? Jakby... Tym bardziej, że też jest tak, że po to na kampie są kotrenerzy, czyli taka grupa osób, która nie prowadzi warsztatów, ale opiekuje się uczestnikami też po południu można spotkać się z nimi na godzinę wziąć dzieci, pójść na plażę usiąść sobie po prostu z tą grupą mniejszą dużą grupą osób pod opieką kotrenera i obgadać jakieś rzeczy czy też w ogóle wyjść z inicjatywą bo wyobrażam sobie, że może być tak, że jest jakaś grupa rodziców, którzy mają chłopo z adaptacją i oni mówią słuchajcie nam jest ciężko, my byśmy chcieli jakoś Więcej wymiany wiedzy, może wymyślimy w jakiś sposób, nie? I że te rzeczy, te rozwiązania można kreować. To nie jest tak, że to jest taka struktura, która jest wyryta jakoś w głazie i nie da się jej zmienić. I pamiętam też, na którymś kampie w zeszłym roku, tuż przy tym namiocie warsztatowym powstało takie mini przedszkolko, yy, że tam był taki, jakiś taki teren, yy, do takich małych, pełzających w ogóle dzieci, że dziewczyny jakieś zabawki, jakiś piasek przywiozły z plaży. I po prostu, bo te dzieci trudno było odkleić od rodziców, one chciały eksplorować, no i coś takiego powstało po prostu, nie? Więc jakby to jest też tak, że ta adaptacja jakby dotyczy nas wszystkich, nie tylko tych, którzy przyjechali na kamp jako uczestnicy, ale my też w niej bierzemy udział, nie? Mhm. Też się jakby z każdą grupą uczestników na każdym kampie uczymy się robić z nimi ten kamp. To nie jest tak, że mamy jeden szablon i wszystkich w niego jakoś tam wciskamy. Są jakieś, wiadomo, jakaś struktura taka ogólna, ale to, co w, mia, w, w tej strukturze się mieści, wiesz, to jest tak, jakby trochę szyte na miarę za każdym razem. nie? Jest jakiś rytm dnia, który wygląda mniej więcej tak, że rano jest joga i to jest najlepsze. <grystanie> jest joga dla chętnych, tak, jest yoga. Jest potem jest śniadanie. Mhm. Po śniadaniu jest jakieś pół godziny chyba między śniadaniem a warsztatami, czyli do około 10 zaczynają się warsztaty. One trwają 3 godziny. Potem po warsztatach jest obiad. No, a po obiedzie jest kolacja. W sensie kolacja jest koło tam dziewiętnastej, yy, więc i, i to jest jakby, to jest tyle. To jest tyle, co jest w strukturze takiej nadanej gdzieś tam. A i tak, yy, między tymi rzeczami yy, dużo, rzeczy, dużo rzeczy się wydarza, no nie, że to no nie jest... No między obiadem, a kolacją są jeszcze spotkania z coachrenerami w mniejszych grupach. Tak, są te spotkania, tak, z mniejszych grupach, one czasami są, albo, albo niektóre były, pamiętam, po kolacji, ale to bardzo rzadko. bo, bo jak dla... się grupa już umówi. Tak, bo no to właśnie się... jest tak, że partnerzy nie są ze sobą w grupie, więc tak się jakoś robi, żeby jeden mógł być z dziećmi na przykład, a drugi tak. w tym czasie mieć Puść. swoją grupę. Mhm. Wszystko się jakoś tam da dogadać. Albo można wtedy oddać dzieci, albo wziąć ze sobą, albo nie chodzić na spotkania, bo to też jest dla chętnych. Tak. Nikt nikogo nie zmusza. A te dzieci można oddać, bo też ci nasi nastolatkowie, którzy przyjeżdżają na kamp, oni też czasami zbierają na przykład kasę na różne jakieś tam swoje inne potrzeby. I wiem, że się dogadują za jakieś kieszonkowe z rodzicami i przejmują dzieci na przykład na jakieś dodatkowe godziny. Mm. Więc... Korzystam z tej opcji, bardzo polecam. No, więc naprawdę różne rzeczy da się tam wymyślić, jeśli ma się taką otwartość, bo i taką też dla mnie to też się wiąże z takim braniem odpowiedzialności za swój dyskomfort, bo Czasem jak e, rądujemy w takiej sytuacji, która ma powiedziałaś że takie edukacyjne walory, to ja mam takie wrażenie, że wchodzimy trochę wtedy w taką, w taką matrycę tego jakby bycia uczniem w szkole, gdzie to pani pyta o coś tam, a my odpowiadamy i trochę podążamy za tym, co jest na planie lekcji i ewentualnie za plecami pani obgadujemy, że jest niefajnie mm -hmm. i Raczej niż jesteśmy partnerami jakoś, i wiesz, w dialogu na, na ten temat. I takie moje jakieś trudne sytuacje najczęściej wynikały z tego, że ktoś miał jakieś niezadowolenie, ale na przykład przez wiele, wiele dni o tym nie powiedział, ja do, nie, nie dotarło to do mnie, nie? I jakoś nie mogłam na przykład kogoś tam, nie wiem, wesprzeć, czy wymyślić czegoś razem z tą osobą. Więc to jest taka część, że w takiej wspólnocie mam wrażenie, jak się jakoś y, czuję, że mój głos ma znaczenie i że ja mogę w ogóle gdzieś znaleźć y, osobę, z którą mogę o tym pokazać. Nie muszę być ja, bo są tylko trenerzy, jakby jest dużo takich osób, do których można przyjść. Y, jak się nie jest częścią tych rozwiązań, które tam przyjemy, no to, no to też się nie jest beneficjentem tych rozwiązań, nie? Pięknie powiedziałam. No to, to też jest coś, czego, czego można się nauczyć na kampie, no. tak? żeby w ogóle powiedzieć, że mi się coś nie podoba, albo że mi się coś podoba w ogóle podejść do was, nie? Bo, w ogóle powiem, wiesz, 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 ja na przykład jak jecham ja pierwszy raz na kamp, no to ja czytałam książki Agnieszki Stein i jak ja sobie pomyślałam, że ja będę codziennie na stołówce, na warsztatach, w kiblu, wiecie, obok Aki Stein, oh my god, ja czułam taki jakiś... Mm, no wiesz, no takie, o, no tu jest, o! I jakoś się oswoiłam z obecnością Agnieszki, ale dla mnie, osoby, która wchodziła w ten rodzicielski świat, opierając wiele rzeczy na, na jej książkach, to było takie duże, że ona tam jest, mhm. nie? I. No i to jakoś mnie też krępowało, żeby w ogóle się odzywać, mm -hmm. że nie no, może nie będę zabierać jej czasu. I ja też potrzebowałam się przedstawić na myślenie, że my jesteśmy we wiosce, no nie, mm -hmm. że jesteśmy wszyscy równi, że razem to tworzymy i że jeżeli. Ktoś mi odmówi na przykład przebywania razem, to dlatego, że teraz chce czegoś innego dla siebie, czemuś innemu mówi tak. No, że a nie coś... dlatego, że jest autorytetem, nie wiem, znaną. Albo że ty coś źle zrobiłaś. Sarką, nie, albo, że ja coś źle tak, tak zrobiłam. Tak, 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 także. jakoś zapytałaś nie o tej mhm. godzinie, co trzeba, albo nie w ten sposób, tylko no, to jakoś tak. To, to są takie rzeczy, które. Trochę mam wrażenie, że one się z obserwacji biorą, no nie? Mm. Że patrzysz, okej, okay, dobra, to ludzie pytają o coś, coś tu robią i, i to pomaga, że jakoś ta społeczność kampowa w ogóle jest też taka, że jest tam, przewijają się osoby, które od lat przyjeżdżają co roku, no nie? I jakoś to pomaga tym, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy na przykład mm. zobaczyć jak tamci trochę funkcjonują i co jest możliwe. I trochę my też mówimy na warsztatach o czymś takim, o takim byciu bad student, takim złym uczniem, że spróbujcie sobie, jak to byłoby nie przyjść na warsztat, tylko pójść na wagary i popływać w jeziorze w tym czasie. Albo, nie, nie. albo że może to jest jakby, że jest okej okay się spóźnić, że jest okej okay wyjść w trakcie warsztatu i wrócić za pół godziny, że jest okej okay wykorzystać to, że... Nie ma dziecka, jestem sama, idę myć zęby powolutku i suszyć włosy, bo, bo, bo jakoś brakowało mi tego w ciągu ostatnich trzech dni, że to są też takie rzeczy, które może nie są związane z taką wiedzą przekazywaną właśnie w takiej formie dyskusji, czy jakichś ćwiczeń, które robimy na warsztatach. Ale dla mnie to są takie cenne momenty. Takie, mhm. że mogę na przykład nie wiem, pójść na drzemkę w czasie w ciągu dnia. Tak ja, nie, nie ja się nauczyłam na kampie, że mój facet nie musi brać udziału. Jak nie chcę. Że minęło mi takie, o Boże, jesteśmy tu, żeby czerpać wartość, i teraz musisz, zapłaciliśmy w dodatku za to, musisz iść na te warsztaty, wiecie? Że za drugim razem jak byliśmy i były zajęcia z końmi, o których opowiemy. I on powiedział, że wolałby posiedzieć w hamaku, pomedytować, poczytać książkę i jeszcze coś tam z pracy zrobić. To ja już w ogóle nie miałam tego, że jasne, kurwa, z pracy, na kampie, z pracy. I w ogóle medytuj sobie. No tak, ja pojadę z dziećmi pewnie, a ty sobie medytuj. No Miałem takie, o, dobra, spoko, spoko, to ja sobie tam pojadę, bo tam konie, coś tam, to mi tam też będzie łatwo, no nie, mhm. jakoś sobie dam radę. A potem się zamienimy, to ty ich weźmiesz, a ja sobie coś. I w ogóle posłuchałam się z boku, mówię, wow. Tego mnie nie uczyliście na warsztacie, to nie mhm. było wykładu o tym, to jest coś, co ja nazywam jak obóz językowy, że kamp jest obozem językowym, że jakbyśmy chcieli jechać o, uczyć fajnie. się angielskiego, jedziemy na angielski, gdzie co um, trenerami, trenerami, osobami, które organizują są native speakerzy i oni mówią tylko po angielsku. I ludzie, którzy są tam, chcą się uczyć tego angielskiego, więc mówią głównie po angielsku. Czasem coś powiedzą po polsku, ale głównie po angielsku. Jak się przebywa przez tydzień w takim miejscu, to ten angielski jakoś łatwiej wchodzi, a jeżeli nie konkretne słowa, to chociaż ten akcent, ta linia, ta melodyjność, coś tam zostaje, że tym się jakoś tak zaraża, że my się tym nakręcamy, że no po prostu zaczynasz mówić i myśleć po angielsku, no bo mhm. wszyscy tylko tak mówią. I nie chodzi o to, żeby to był perfect English, tylko, że wiesz, jakby coś tam zostaje. I ja to tak odbieram, że ja jestem na kampie, na którym Wiele osób ma coś wspólnego z porozumieniem bez przemocy, mm. z rodzicielstwem bliskości, mamy jakieś podobne wartości, jak się nimi, nimi otaczamy, się nimi nawzajem nakręcamy. Jak do mnie ktoś powie: po czym ty poznajesz, że coś, to we mnie to pytanie zostaje: po czym mm. ja poznaję, że to, a po czym ja poznaję, że tamto? Wiesz, to pytanie mi potem brzmi w głowie i mam często na kampie, albo teraz, jak jestem w wiosce online. Takie momenty, które na ja nazywam, że uwaga, że one mi rozpierdalają mózg. <grym> że po prostu ktoś zada jakieś pytanie albo powie jedno zdanie, mhm. które mi tak coś robi z moimi wcześniejszymi schematami, przekonaniami, jakimiś myślami, że po prostu siedzę i czuję, jak mi coś. W ogóle, wow! <śpiewa> o Boże, jest to jest jakiś wadliwy co się dzieje, i że mi to coś zmienia, i że to nie jest zmiana tylko na czas kampu, tylko że w nas to pracuje. Aha. I teraz, jak y, rozmawialiśmy z Krystianem o kampie, no, o tym, że na przykład się zmieniły też ceny, to Christian, mój Krystian, którego ja wyciągałam tam, na piwo, nie, nie chodzi na warsztaty, mówi. Nie no Natalia, kampy są dla nas ważne. Duże zmiany w nas zachodzą po kampach, one w nas pracują cały rok. My okay. musimy jechać na kamp. Dla niego, dla niego, nie? Osoby, która nie czyta tych książek stajemy. wiecie. Ma, ma generalnie na wiele rzeczy wywalone. On chce jechać na kamp. Dla A. niego też jest oczywiste, że my tam jedziemy, bo nam jako rodzinie w ogóle ten kamp dob dobrze robi. Związkowi to dobrze robi, naszym dzieciom to dobrze robi i po prostu jedziemy na kamp. Więc, hmm. y, że jakby nie trzeba chodzić na ten warsztat, nie? Tylko w ogóle przebywanie tam w jakiś sposób też nam coś robi. I już nie mówiąc o tym, że ja gaduła po, po tych warsztatach, zawsze mam takie, a co ty myślisz o tym? A dzisiaj była taka teoria poruszana. A jak to? <grym> <grym> Ale że tak we dwoje gadać, No mm -hmm. I tak, potem okay. sobie puszku te, tak, hm, a mi to to, a mi to tamto. I próbujemy na przykład powiedzieć następnym razem, kiedy robisz coś tam, to mi się dzieje coś tam, a wcześniej było w Nie mnie. <grym> I, i to jest, są jakieś zmiany a o tym też nie było wykładu na warsztatach tylko to się dzieje wokół nas że ludzie inaczej do siebie mówią my to słyszymy i jakoś to przyjmujemy wiesz co, bo jak powiedziałeś o tym, że są tacy tam ludzie, którzy są native spikerami, to ja w ogóle nie widzę jakby nas, tej kadry powiedzmy, w sensie tej grupy jako native speakerów, ale bardziej jako taki zaczyn na chleb jak się robi mm -hmm. no nie, że są ludzie, którzy są bardziej zdeterminowani niż inni, żeby robić to razem i ja tak siebie widzę, kogoś, kto miał więcej determinacji, żeby powiedzieć, ej, nie chcę tego robić sama, chcę robić to z innymi. Chodźcie, będziemy to robili razem. Chodźmy nauczymy się tego języka razem. Zróbmy się tak. I próbujmy to razem, no nie? I, ym... I trochę tak to widzę, bo ja się bardzo dużo uczę od różnych ludzi, którzy się przyjeżdżają na kamp. I często mam takie, wiesz, ym... jakiś taki rodzaj, Uch, jak to powiedzieć. Ym... Takiego może zaskoczenia, wiesz? Jest on taki mądry, że piękni ludzie, oni chcą przyjechać na kam, który ja robię, wiesz? Jakoś tak czuję się wyróżniona tym, jakoś, nie wiem, taka. No, jest to ważne dla mnie. I to wcale i, i wcale wiesz, nie z takiego miejsca, że przychodzicie i się uczcie. Mm -hmm. nie, tylko z takiego jest fajnie, że chcecie robić to razem. No jasne, to no. też nie czuję, że występujecie w roli nauczycieli tego angielskiego no. w tej, trzymając się tej metafory, tylko właśnie po prostu. Albo że w naturalny sposób jakoś już mówicie tym językiem angielskim, albo się go nauczyliście już na tyle, że z łatwością przychodzi wam dzielenie się. Tak, z innymi, albo też nie, nie, nie tak. się mujemy z tym, że nie mówimy gramatycznie. Na przykład, no o, tak. Nie I mm. tylko mówimy, a ci próbujemy mówimy, kolejny no? raz, kolejny raz tak, od nowa. I... Tak. Że to może jakoś, tak myślę, że taki sposób uczenia się jakoś bardziej mamy. Ale mi osykanie, chodzi o to otoczenie, nie? że tak. jakby mówiłaś o tym, że, że nie napinka, że właśnie nie takie smoltoki pieskownicowe, to, to, że tam się tworzy takie coś, że jakby naturalne jest dla wielu osób, że nie wiem, że się na przykład nie daje dzieciom klapsów, No już nie? <laughs> no to w ogóle. Że tak, takiego tak. obrazu się tam nie zobaczy, e, ale też nie ma tam żadnego kodeksu, co się, co się robi. Nie, no, nie no, to tak naprawdę, naturalnie przychodzi. Tak, chyba. ale są takie pomysły, ludzie mają różne pomysły. Na przykład, e, pamiętam takie, takie było pytanie, czy to jest, czy to jest taki wyjazd, na który dzieci nie mają, do, nie mają do, um, dostępu do elektroniki. Mm -hmm. Nie, to nie, to nie jest taki wyjazd. Dzieci nie mają dostępu do elektroniki. Ale to też nie jest wyjazd dla dzieci z elektroniką, jakby no, nie, że to nie jest jakieś mhm. y y y kryterium, no nie mhm. taki, że bardziej kryterium jest to, że dzieci są traktowane podmiotowo tam i ich potrzeby są brane pod uwagę. I możemy się różnić tym, ile dajemy elektroniki, co dajemy jeść, jak ubieramy i tak dalej. Tak, może być tak, że zobaczycie dzieci, które mają zęby i oglądają jednocześnie bajkę, bo to jest na dziś jedyny sposób, żeby, żeby, to, żeby to zrobiły, tak. a to jest już trzeci dzień i to już zaczyna być bardzo ważne, żeby jednak to zrobiły. <laughs> w ogóle w temacie mycia zębów i ich inspiracji, tego, jak można to robić z dziećmi w łazience na kampie, naprawdę to jest wspaniałe miejsce, żeby, tak. żeby zobaczyć na różne sposoby, co dzieci w tym temacie mają do powiedzenia. Co rodzice robią, jak sobie pomagają, i też jakby ja się dużo nauczyłam w ogóle właśnie, od innych rodziców w łazience wielu <noise> rzeczy kampowej. Mm -hmm. No i ja kiedyś w takiej frustracji, że mój syn nie chciał mieć zębów, usłyszałam pytanie w moją stronę. Czy to jest dla mnie takie ważne, żeby dzisiaj je umył? I sobie pomyślałam, Jezu, dziękuję Ci za to pytanie. Czuję, że tak, że faktycznie to jest dla mnie ważne i wiem dlaczego. I już po prostu włączę tą bajkę, nie będę się krępować, że ktoś coś o mnie, bo przecież jestem na kampie. Nie, <śmuszą> <śmuszą> nie będą mnie tutaj ludzie oceniać, tylko szukać ze mną pomysłu, jak mm. to, jaką strategię znaleźć na to, żeby jednak te zęby dzisiaj umyć. <śmuszą> no, że jak powiesz, dla Ciebie ważne, że to znajdzie się parę osób, które powie dobra, no to chodź wymyślimy, mm -hmm. jak, to, jak to zrobić, żeby Ci się to udało. No, też pamiętam takie taką takich rodziców, na przykład tak, tak, takie mamy, które były same z dziećmi, no nie? I pamiętam, że y, tą dziewczynę, y, też nie będę wymieniała z imienia, ale że pamiętam, że ona bardzo marzyła o tym, żeby pobyć sama i w ogóle, i żeśmy to zorganizowali. Po prostu ona miała trójkę dzieci, wzięliśmy te dzieci od niej ona poszła spać, najpierw potem poszła popływać, czy coś tam, czy chyba, a myśmy te dzieci, część dzieci pojechała samochodem z kimś do sklepu, część tam jakoś był zagospodarowane. Ale ona to jakoś, ona to komuś powiedziała, ktoś tam komuś to powtórzył i to się dało zrobić, nie? I ona miała popołudnie dla siebie i, i to chociaż to w ogóle nie było, wiesz, jakoś w ofercie naszej, nie? Mm -hmm. Tylko tak się, wiesz, w, udało, nie? Jakoś zdarzyło się. Także y, ten plan dnia jest bardzo prosty na kampie, wracając do tego, gdzie byłyśmy chyba, ale bardzo pojemny, mam wrażenie. To może teraz o tych warsztatach, bo to... W warsztatach. warsztatach... Dobra. Warsztaty na kampie prowadzi, w tym roku będziemy prowadzić je w ogóle trochę w innej formie, bo będzie na każdym kampie czterech trenerów. Będę ja, Tomek Sadzewicz, Agnieszka Stein i Sylwia Włodarska. I mamy taki pomysł, że będziemy prowadzić je w parach trenerskich w dwóch mniejszych grupach, i że będziemy te grupy będą jednocześnie jakoś funkcjonować w dwóch miejscach: w bazie Baranówce bo bo chcemy właśnie wyjść naprzeciw temu, że jednak przyłażą dzieci, że ludzie wchodzą, wychodzą. Jak ta grupa jest większa, to łatwo stracić uwagę i łatwo się I tak... I też z... długo trwa. Krąg długo <laughs> i w ogóle... Więc chcemy jakoś na, wyjść temu naprzeciw, to tak organizacyjnie, czyli warsztaty to jest takie coś, żeby było jasne, bo też to są takie pytania, czy to jest taki czas, że jakoś trzeba zabierać głos, że trzeba coś mówić, jakoś wypadać w jakiś sposób, więc warsztaty to jest taki, taki czas i miejsce, gdzie można przyjść, żeby posłuchać, poobserwować i robić tylko tyle... Ile, na ile się jest gotowym, można nie mówić nic przez cały tydzień i po prostu siedzieć i patrzeć i powiedzieć nie, dzięki ja, nie, ja tylko patrzę jak się ma ochotę, można zabierać głos, można brać udział są ćwiczenia proponowane różne jest jakaś taka część, gdzie dzielimy się jakimś kawałkiem wiedzy to nie jest wykład, więc to nie jest tak, że trzeba mieć brulion i 60 kartek się zapisze chociaż jak ktoś może ma taki proces twórczy, to to, to, to może też tak być i te warsztaty są wokół jakiegoś motywu przewodniego, który jest też tytułem kampu. W tym roku, no i jeszcze jest tak, że jak wybieramy te motywy przewodnie kampu, to one są jakimiś proroctwami po prostu. I, i, i zazwyczaj tak się, może tak się dzieje, że jak się ludzie zaczynają wiesz, zmurzać wokół jakiegoś tematu, to dużo rzeczy się zaczyna wokół tego tematu wy, wy, po prostu wydarzać. I pamiętam kamp, ty byłaś na tym kampie, chyba kamp zmiany, mm -hmm. I tam były bardzo duże zmiany pogody cały czas. Mm -hmm. Takie, że i, no i w ogóle dużo się działo i cały co chwilę ktoś mówił Boże, zmiany, więc w tym roku wybraliśmy takie tematy, które mamy wrażenie, że wygenerują dużo y, pozytywnych jakichś wydarzeń. I to jest kamp y, przyjemność, kamp odpoczynek, kamp równowaga i co roku robimy kamp miłości. Więc takie cztery tematy są. I to, to, to nie jest tak, że uczymy o tym, jak odpoczywać, czy uczymy, jak kochać, czy uczymy, jak być w równowadze. Tylko, że z tą grupą osób jakby wyruszamy na taką eksplorację różnych wątków wokół tego motywu. Że trochę to, co będzie na warsztatach, bo czasem ludzie pytają mnie, jaki jest plan warsztatów. I ja mówię, to nie jest tak, że jest plan warsztatów, bo plan warsztatów rodzi się razem z tymi ludźmi, którzy przychodzą tam gadać. Więc mamy jakiś szkielet często, na przykład mamy jakieś, zbieramy jakieś ćwiczenia, które w tym roku nam jakoś podobały się nam, same je doświadczyłyśmy, doświadczyliśmy jakieś praktyki, to, co jakoś dla nas jest takie żywe i fajne i wokół tego budujemy, proponujemy to i budujemy razem z ludźmi jakąś zawartość, nie? Więc to jest taki bardzo żywy organizm, nie? I on jest wypadkową tego, co ciekawi uczestników, z czym oni przyszli jako z doświadczeniem i z tym i, 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 I z tym, czym, z czym my przyszliśmy, jako z doświadczeniem. Więc y, tam jest różne formy, są różne formy pracy. Można pracować w parach. Jakieś są różne ćwiczenia. Są takie ćwiczenia, że wszyscy siedzimy i gadamy wspólnie. Y, albo jakoś nie wiem, na przykład, że wysyłamy ludzi na spacer, żeby coś poeksplorowali, coś rozkminili. Więc też jakoś to jest takie uczenie się przez doświadczenie. Y, 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 y. No i jest taki jeden dzień warsztatowy, który ja bardzo kocham, bo to jest jeden warsztat z końmi, taka sesja, gdzie jedziemy do zaprzyjaźnionego miejsca końskiego w Puszczy Kampinoskiej do Truskawka i tam y, mamy taki dzień takiej praktyki bycia z końmi i przyglądania się swojej komunikacji albo swojej, a, nie wiem... No, różnym aspektom bycia z kimś, kto, konie, nie, kto która akurat nie mówi po ludzku i jest trochę z innej kultury, <laughs> czyli z końmi. No i to jest taki dzień, którym ja się opiekuję um, z pomocą kotrenerek. No... Bo tyle o Bardzo facetach. lubię ten dzień. Będę <laughs> trzeci raz na kampie, trzeci raz wezmę udział, bo mimo, że jakby wiem, co się będzie działo, to, to jest takie doświadczenie i za każdym razem coś nowego. Nie, chyba za każdym razem jest inaczej, mimo hmm. że nawet w, ja czasami, jak jestem w ciągu jednego tygodnia tam dwa razy, to każdy dzień jest inny. To pokazuje fajnie, jak różni jesteśmy i co wnosimy. No, tak? to bardzo. To dla mnie bardzo taki dzień o różnorodności właśnie. I też takim fajnie, fajnie też się przenieść w inne miejsce mhm. trochę, i ten las ja bardzo lubię tam być. No. no dzieciaki w ogóle tam też wiesz, są konie i nie jeździ się na tych koniach. Tak? Nie, nie jeździ się, Ale Więc to jest też fajny moment tak. do rozmów z dziećmi. Tak. O no, różnych takich rzeczach, które pokazują różnorodność mhm. tego świata, nie? Nie mogę, no, tematy te temat rozmów z dziećmi na kampie to są. Y no bardzo ciekawe, szczególnie te, te, takie jak ja gadam z dziećmi innymi niż moje, to ja bardzo dużo się mhm. też zagaduję ciekawych rzeczy. Ja byłam zachwycona jak w zeszłym roku rozmawialiśmy o tak zwanym kole zgody i o tym, że kiedy ktoś mówi nie, to czemuś innemu mówi tak i żebyśmy mhm. spróbowali na to spojrzeć z taką wdzięcznością, że jeśli ktoś nam mówi nie, co generalnie uważamy, że być może odmowa jest jakaś trudna, więc mówi no. nam nie. To czemuś innemu mówi tak, i jest z nami jakoś, nie wiem, ta osoba szczera, taka nie, że odpowiedzialna za swoje mm -hmm. tak i nie, i tak dalej, i, i żeby nawet podziękować za to nie. I to, co się wydarzało, wydarzało, to, co się tam działo między rodzicami a dziećmi, które mówiły nie, to było <grym> dla mnie. Boże, no właśnie mi tam rozpierdalał mózg. Patrzyłam na to, obserwowałam i siebie, ale też inne rodziny w tych relacjach z dziećmi, które odmawiały wielu rzeczy, na przykład mycia zębów. I to było niesamowite, naprawdę. Tak jak, jak ci rodzice próbowali pracować nad tym i widzieć w tym to tak, albo być wdzięcznym za to. Nie. nie. To, 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 to Nie, to jest jakiś taki chyba proces bo, kampowy, bo na którymś kampie Miłość yy, zrobiłyśmy z Sylwią Wodarską taki yy, Challenge kampowy to był, żeby zebrać jakąś tam liczbę nie pamiętam, odmów właśnie, albo mhm. same może odmawiać, albo zbierać od innych i notować sobie, że trzeba, było uzbierać jakąś, wiesz, 20 czy ileś tam. Po to, żeby. Patrzeć, jak się, jak się jest tą odmową, mhm. jak, ci, jak, jak to właśnie ra, reagujesz, nie? I, I pamiętam, że ludzie wręcz chodzili, wiesz, i, mów, i prowokowali takie sytuacje, nie, nie? Żeby ktoś im odmówił, żeby, żeby dojść do tego, wiesz, Nieźle. trochę to było w takiej formie zabawy, no mhm. nie? Jak, jak pieczątki. I pamiętam, też było tego dużo takiego, no właśnie odmówiłam dzisiaj komuś tam, powiedziałam, że nie stanę w kolejce za niego przy jedzeniu, czy tam gdzieś, mhm. więc to... Ale mi to życiowo bardzo dużo dało. No. Marta, naprawdę od tego kampu nauczyłam się odmawiać bez takich różnych emocji towarzyszących temu, że komuś odmawiam. I no to, to chcę tutaj podkreślić, taką wartość, że to naprawdę pracuje przez wiele miesięcy. Mm -hmm. a, a ja cały czas pamiętam w sumie dwa lata temu, czy trzy już teraz, kamp zmiany, na którym byłam, co tam mi coś zrobiło, i to też we mnie jest, i to mm -hmm. się przejawia w rozmowach i w moim życiu. E i, I tu bym się chciała jeszcze przy tych warsztatach zatrzymać, że ja musiałam, zdecydowałam się przejść przez ten etap moich jakichś przekonań, jak powinny wyglądać warsztaty, że właśnie jest pani przy tablicy, która coś tłumaczy, bierze jakąś księgę i, i mądrości, i teorie z tej I księgi. Jest cisza. Jest cisza, zapisujemy, <laughs> potem ewentualnie właśnie robimy jakieś ćwiczenie, podsumowujemy, zapamiętujemy i cześć. A tutaj siedzimy w kręgu, najpierw wszyscy mówią w ogóle co tam u nich, z czym zaczynają, jak to, no w ogóle co? <laughs> I pada jakieś pytanie, co to właściwie znaczy zmianę, ja sobie myślę, no to ty, ty mi powiedz, co to znaczy zmiana, no nie, ja mam powiedzieć, A to ja mam powiedzieć, co mm, dla mnie znaczy zmiana, aha, fuck, w ogóle a to ktoś, ja jednak. Ja, jeszcze ktoś chce znać moje zdanie, jeśli ja je chcę wypowiedzieć i, i to ja mam sobie powiedzieć, co dla mnie znaczy i posłuchać, co znaczy dla innych i i może się dowiedzieć, że dla mnie też, ale w ogóle o tym jeszcze nie pomyślałam. I wiecie, ja miałam takie serio, to to są te warsztaty, Więc trochę inaczej sobie to wyobrażałam, ale zaczęłam obserwować, co się ze mną dzieje po kilku tych dniach czy tam godzinach że mi to właśnie coś robi, że mi to gdzieś tam pracuje, że mi to coś wywala z głowy, że zaczynam coś słyszeć, że hmm. coś mi przeszkadza a, i w ogóle no, całe moje ciało na to reagowało. Mówię, a nie, dobra, ja jednak chcę chodzić na te warsztaty, bo one mi robią więcej niż te wykłady, które ja pamiętam ze szkoły i z czym ja sobie utożsamiałam. I może dla osób, które już w tym jakoś siedzą, są trochę odszkolnione, nie wiem, wybierają przedszkola demokratycznej szkoły i tak dalej, to to, co no to, mówię, tak, to jest ale, już... Nie? No, ale wiesz, nie zawsze, dopóki to, póki to się tego nie doświadczy. Ale Właśnie nie. myślę, że wiele osób, które mnie słucha jednak tego nie doświadcza i ja to bardzo polecam takie doświadczenie, żeby iść na taki warsztat, na którym ktoś ciebie pyta o temat. Albo, albo też zachęca cię do tego, żebyś ty pytał, albo pytała, mhm. bo, że to, bo myślę, wydaje, że my często idziemy do kogoś, bo chcemy, tak jak idziemy na, do psychologa na przykład, bo chcemy dostać odpowiedzi. Mhm. A to, co często dostajemy, to są pytania. To prawda. I, mhm. I to jest bardziej o tym, żeby, szu żeby szukać tych pytań, nie, żeby... I dla mnie też jest to też jest taki czas budowania takiego przybornika sobie, takiego toolboxu, że to ja wiem różne rzeczy, tylko nikt mnie nie nauczył jak z siebie tą wiedzę jakby wydobywać, jak sobie ufać w ogóle, jak doceniać to co się we mnie pojawia i traktować to poważnie. Mhm. I ja mówię to nie tak jakoś wiesz, że to jest dla mnie jakaś teraz egzotyka, tylko to jest też moja codzienność, no nie i mm, ja też jestem w tym miejscu, że mam czasami taką wizję, że jak zadzwonię do kogoś, albo gdzieś tam zapłacę, wiesz, specjaliście, to on mm -hmm. mi powie, jak to ogarnąć, mm -hmm. nie? No. I jeszcze taki przykład tego, co mnie zachwyca właśnie w warsztatach i tych momentów mojego wystrzału mózgowego. <laughs> Jesteśmy sobie na kręgu, na kampie o parach. I mieliśmy wypisać rzeczy, które nam się jakby kojarzą ze związkiem i co jest dla nas w tym związku ważne, nie? Czyli na przykład bliskość. Na co Agnieszka Stein mówi, no dobra, ale po czym Ty poznajesz, że Ty masz z kimś bliskość? Co to dla Ciebie o, jest bliskość? Uh -huh. I, <laughs> I ja poczułam, że to jest pierwszy dzień warsztatów. Ja mogę już jechać do domu, bo to pytanie zmienia moje życie po prostu. Bo ja już zrozumiałam, że jak ja mówię, że ja potrzebuję bliskości, to ja mówię zupełnie coś innego niż mój facet słyszy. I o tym pewnie są książki. I ja nie odkryłam Ameryki, ale mi. Tak postawione pytanie, coś zrobiło. I po prostu zmieniło sposób komunikowania się totalnie. I całą tą listę, którą robiłam przez pół godziny, wiecie, pisałam, długopisem listę rzeczy. które są dla mnie ważne kwestie. Okrągłych, ważnych słów. Tak, mogłam po prostu wziąć i wyrzucić, bo to już nie miało żadnego znaczenia. Bo ja poczułam, że mi wszystko puszcza, że to w ogóle o to chodziło. To mm -hmm. odchodziło, to, to, to no. Mm -hmm. I to są takie dla mnie, ja wiem, że każdy w ogóle może doświadczać inaczej tych warsztatów i to, co ja mówię, a ktoś był na pięciu kampach, powiedz, co, co nam mówił. <laughs> ale ja tak mam, ja tak odbieram to, co się dzieje na kampach, i podobne rzeczy ja odczuwam na wiosce online, o której Wam wspomnę też: że tak postawione pytania, właśnie mm. albo takie zdania wrzucone sprawiają, że, że mi się coś zmienia I, i że właśnie te warsztaty w takim kręgu, w takiej wymianie, nie tylko między mm, trenerami, ale w ogóle wszystkimi uczestnikami. Ta praca w grupie i ten proces grupowy, który zachodzi, i to, co się dzieje pierwszego dnia, a potem ostatniego, jakby to jest taka olbrzymia wartość, że no, po prostu polecam i zapraszam Was do tego, żebyście tego doświadczyli. Ja jeszcze chcę tylko powiedzieć, że na przykład też są takie wydarzenia, że uczestnicy sami mają poczucie, że też oni też, też chcą coś wnieść i mhm. coś zaproponować. I oka to, to taki kam, na którym chaty. Ty nie byłaś z tą ekipą. Jest taka ekipa z Wrocławia, e, i oni, oni co roku robią e, pokaz, filmów e, takich na wyświetlaczu takim bajek. I ktoś dorosły czyta dzieciom, i jest światło zgaszone w stołówce i w ogóle rzędy krzeseł. Dzieci robią bilety, sprzedają w ogóle, wiesz, plakaty, że seans dzisiaj i tak dalej. E, jest też osoba, która przyjeżdża co roku i robi kalambury. I te kalambury to są dla dorosłych kalambury, gdzie dzieci przychodzą po prostu i też przypatrują się, ale no to jest taka gimnastyka brzucha po ze śmiechu, że to w ogóle no bo to bardzo fantastyczna sprawa, jakby no różne takie rzeczy Nasza nie? była podróż szamana No popatrz, szamańska podróż, tak naszego szamana Marcina który też jakoś zaczynał jako uczestnik i teraz jest takim osobą, która po prostu towarzyszy tam przy kampie i różne rzeczy proponuje czasami ale no, no jakby takich, takich oddolnych inicjatyw jest bardzo też dużo i to jest fajne, mm. że te że to nie są tylko te warsztaty właśnie yy, tylko takie w ogóle spotkanie z tym jak, z taką różnorodnością, nie? I z kreatywnością ludzi i z takim chęcią tworzenia w ogóle czegoś razem. No i są jeszcze ogniska i śpiewy. Ogniska, śpiewy, tańce. Yy, no tak, czasami są utalentowani gitarzyści <grym> również. I chyba taka moja ulubiona yy, taka, yy, opowieść z zeszłego roku, i to w ogóle z tobą była ta opowieść. O w zeszłym roku na kampie był e, taki przyjaciel naszej rodziny, osiemnastoletni, który no opiekował tak. się <laughs> dziećmi. Jest tak do ciebie podobny. <laughs> on ma tak samo na imię, jak mój starszy syn. I z którymś kręgu zaczynającym warsztaty dzieliliśmy się, co nas słychać. I ja powiedziałam, że jestem niewyspana, bo moje dziecko, które ma miało 10 lat wtedy, że moi, mój syn wraca bardzo późno z jakichś ognisk y, chłopackich, że w ogóle zimnymi stopami ładuje mi się do łóżka, brudnymi stopami i dotyka mnie. Że budzi mnie, bo chce ładowarkę do telefonu, bo musi go podłączyć. No i no to Natalia się odzywa: no, ale tak przynajmniej ładnie gra na gitarze! I potemś, mój Boże! Jak ktoś sobie wyobraził, że ten osiemnastoletni chłopak, który pięknie grał na gitarze, jest również dzieckiem, które w nocy ładuje się do łóżka ze zimnymi stopami, to pomyślałam, rodzicielstwo bliskości nie zna granic. Jak się zastanawiacie, to kiedy trwa co sleeping do, do osiemnastki? <todgłosy> Ale nikt nawet okiem nie mrugnął w tej całej historii. A zastanawiam się, ile osób myślało, że to jest moje dziecko, to osiemnastoletnie. Ale wy jesteście podobni do siebie naprawdę. Ja też nie pozdrawiam Mikołaja, który w tym roku też yy, mówi, że się wybiera no, z nami. Cudownie. więc yy, Tak. Cudownie. E, no. Takie no rzeczy dobra. też dzieją. Przegadaliśmy chyba całą rutynę dnia na kawie. Chyba tak. Chociaż <laughs> nie tam jest tyle jakichś dla mnie jeszcze wątków, że wiesz... Ale tak, no tak, tak, chyba tak mi się wydaje. Tak sobie myślę, że tu chyba nie ma nic do dodania, no po prostu albo właśnie ktoś to czuje i, i go tym, tą opowieścią jakoś zachęciłyśmy, mm -hmm. albo, albo że jednak nie, ale no, tak jakoś podsumowując, <laughs> że to nie jest takie miejsce, na którym są warsztaty i są wykłady o rodzicielstwie bliskości albo czymś, tylko ono jest dla osób, którym pewne wartości. Są jakoś bliskie. Mm. Chciałby tego doświadczać, bardziej tak. niż o tym gadać, no. O, to no. tak to myślę. I, I spędzić czas w bazie Baranówka. To jest w centrum, na Polski, centrum Polski, na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej. Od Warszawy można dojechać, zależy, gdzie się mieszka w Warszawie, ale byli tacy, którzy skakali do domu na. Kąpiel wanny, mhm, bo tak. wanny nie ma. Więc, więc to jest dosyć blisko, ale zupełnie mam wrażenie, inny, inny świat trochę się robi, jak tam się e, trochę zamknie na tydzień w takim. Ktoś nawet powiedział, że to rodzaj odosobnienia. Jedna osoba, a jeszcze inna osoba w zeszłym roku powiedziała, że na, na kręgu zamykającym, że dla niej to jest jak pobyt w Hogwarcie. Oh wow. I że teraz wraca do świata Mugoli, ale już bogatszy o to, że, że jest że też świadczarodziejów, że i, on, i że to magię ma w sobie, nie? 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 Więc to było takie dla mnie też jakieś zdłużające. tym bardziej, że później przez całą pandemię Harry Potter nam towarzyszył w domu. Ja Także... bardzo lubię też takie momenty kampu, że się cały czas chodzi na boso, że ja praktycznie nie biorę tam ze sobą. No, to, ja też to lubię. Tak, uwielbiam chodzić tam na boso. Wybieramy Beltenta, było. To jest takie cudowne dla mnie miejsce pomiędzy namiotem a jakimś domkiem, w którym się niemalże śpi na podłodze i, i właśnie tak jakoś bliżej tej natury. I tak się czuję z tymi dziećmi, że jestem na takim jakimś obozie I już mój syn mnie pyta, kiedy do tego dużego namiotu pojedziemy. I ten beltent to, to jest takie miejsce, w którym ja spałam pierwszy raz, jak byłam w ciąży. I to już na końcówce. I już tam miewałam różne takie śmieszne skurcze, i myśleliśmy, że, że Bobo się urodzi na kampie. I ja byłam w trakcie takiego kursu Cudnorodzin o hipnoporodzie, w którym trzeba było sobie wyobrażać swoje bezpieczne miejsce, w którym się będzie rodziło, i do którego się będzie w głowie odchodziło w trakcie porodu, żeby się przenieść do bezpiecznego miejsca i sobie tam w nim być mm -hmm. i rodzić. No i ten beltend mi tak idealnie pasował do całej tej o, historii, którą no, Karolina Piotrowska robi w tym kursie, że się idzie przez jakąś łąkę i tam jest jakiś namiot i się suwakiem otwierają dźwięki. Dźwięk suwaka, prawda? I ja mam ten dźwięk suwaka w głowie. No i jeszcze osoby, które są mi bliskie były też wtedy, na tym kampie, więc w ogóle ja czułam, że ja nie jestem sama w tym moim bezpiecznym mm. miejscu, że one są tam ze mną i że to jest ten beltent. Wiecie, ja sobie tam miałam jakiś tam kocyczek, jakiś dywanik, światełko no. sobie przywiozłam, Taki mega klimat sobie robimy w tym naszym beltencie. I jak ja rodziłam, to ja cały poród byłam w tym beltencie i po prostu to jest mój beltent. Nie! I już na końcu będę spała w beltencie, po prostu mam taki sentyment i tak dużo pozytywnych emocji, i już jakąś taką. Kotwicę. No, 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 że na no samą myśl o tym, że, że w sierpniu będę w baltencie, już po prostu mm. wszystko mi się chce. Ale fajnie, rzeczywiście to takie, to, to, to pasuje mi do takiej e, wizualizacji, wiesz, bezpiecznego miejsca. Mm -hmm. W ogóle baza, baranówka bardzo mi się mm -hmm. kojarzy. I rzeczywiście jest tak, że ludzie zabierają różne specjalne rzeczy. W ogóle ze sobą jest też taka rodzina, która przywozi kolorowe chorągiewki, takie rozwieszają, tak. mają glandy, mają takie obrusiki, które zabierają. Wiesz, mm -hmm. ludzie mają cały kampowy staw taki, mm -hmm. wiesz, żeby e, jakoś tą, tą przestrzeń tak, zagospodarować jeszcze bardziej po swojemu. Zapraszamy Was na kamp. Serdecznie. Wpadnijcie na stronę Pasi Konie. A ja obiecuję, że z Martą jeszcze nagram o koniach, bo ten temat też na pewno gdzieś tam się pojawi w pytaniach, o co chodziło z tymi końmi, więc <głos》> nie dobrze, wrócimy do tego. Dobrze. Dzięki Marta. Dzięki, że mnie zaprosiłaś Natalia. Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka i jeśli podobają Ci się moje treści, podcasty, goście, gościnie, solowe nagrania, i chciałbyś, chciałabyś wesprzeć to co robię? to zapraszam Cię do tego. Mam swój profil na koncie patronite.pl łamane na hejmama. Możesz mnie wspierać finansowo i pomóc mi rozwijać mój kanał. Dodatkowym wsparciem będzie, jeśli podzielisz się informacją o tym odcinku, w ogóle o podcaście, gdzieś w social mediach, na insta, na fejsie lub w jakikolwiek inny sposób, który Ci odpowiada. Możesz też do mnie pisać. Wszystkie wiadomości są dla mnie mega wspierające i motywujące do kolejnego działania. Dzięki, do usłyszenia. Cześć.